Jeżeli ktoś miał jakieś pytania, dlaczego w pierwszym składzie gra dzisiaj Bartosz Szusarski, a nie Łukasz Todorczyk, no to w drugiej minucie dostał odpowiedź. Znaczy dostałem dobrą piłkę od Kaspra i dobrze uderzyłem. Później mu się zrewanżowałem też podaniem, miał klarowną sytuację. Bramkarz obronił. Także cieszę się, że dostałem szansę i że na wiosnę inauguracja w moim wykonaniu tak wygląda. A spodziewałeś się takiego początku i po sobie, i po Lechu? Czy to było gdzieś raczej w sferze marzeń? Znaczy może nie w sferze marzeń, ale taka niepewność, prawda? Zawsze tak jest, że ten pierwszy mecz jest taką niewiadomą. Różnie się mówiło o meczach sparingowych. Ja i tak twierdziłem, że liga zweryfikuje, są to zupełnie inne spotkania. No i rzeczywiście ten pierwszy mecz w pewnym sensie nam wyszedł. Nie wszystko było w porządku, no ale takie efektowne zwycięstwo na pewno cieszy. No Marcin, długo czekałeś na tą swoją pierwszą bramkę, ale w końcu się doczekałeś. Czy tak, na pewno. No, wszyscy sobie ze mnie żartowali, nawet na treningach, że jak strzelałem bramkę na treningu, to mówili, że to moja pierwsza bramka w Lechu, no ale w końcu się to udało i to mnie bardziej cieszy. No, dzisiaj też dobra gra w obronie, no bo na zero z tyłu i to też zawsze cieszy, zwłaszcza w pierwszym meczu. Dokładnie tak, no to też byliśmy przygotowani. Jak prowadziliśmy te 3-0, byliśmy cały czas skoncentrowani, żeby tej bramki nie stracić, bo też chcieliśmy już czystym kątem wrócić do Poznania. Traktujesz ten mecz jako taką odpowiedź na tą trochę lekką krytykę z uwagi na te słabe wyniki w sparingach? Nie, myślę, że no te sparingi tak naprawdę no punktów nie dają, te mecze ligowe punkty dają, to jest najważniejsze, że tutaj wygrywamy. Te sparingi były różne, ale najważniejsze, że tutaj byliśmy 3 punkty. Jeżeli mieliście jakąś taktykę na to dzisiejsze spotkanie, to tak naprawdę ona w drugiej minucie już musiała legnąć w gruzach. Zdecydowanie mieliśmy się ustrzec tego, co było naszą zmorą jesienią, czyli błędów w obronie, w konsekwencji których kończyły się one bramką i dzisiaj niestety taki błąd w pierwszych minutach spotkania popełniliśmy, został wykorzystany z zimną krwią. To pokrzyżowało nam plany. No i później druga bramka do szatni. Także momenty na stratę bramki beznadziejne, ciężkie. To były takie mocne ciosy, po których już się nie podnieśliśmy. Dziury w obronie, ale też chyba brakowało takiego ognia z przodu. To myślę, że z uwagi przede wszystkim na brak Arkadiusza Piecha, czy jakieś inne przyczyny? No zdecydowanie nie mieliśmy zbyt wielu atutów z przodu. Tych sytuacji też za wiele nie było. Strzały z daleka niecelne. To za mało, żeby powalczyć z Lechem. No i na pewno mamy twardy orzech do zgryzienia, bo i defensywa, i ofensywa nie spełniła oczekiwania, jakie mieliśmy przed tym spotkaniem. Troszeczkę zawiedliśmy jako cała drużyna i no, musimy mocno popracować w następnych spotkaniach. Podbeskidzie dało znak do tego, że nie składa broni, jeżeli chodzi o utrzymanie w Ekstraklasie, więc też nie możecie mieć takiej spokojnej głowy, mimo że mieliście przed tą kolejką dość dużą przewagę. Tak, zdecydowanie. O tym wiedzieliśmy już przed tym meczem, że niby przewaga jest wysoka, ale 2-3 mecze wszystko może się odwrócić i dziś to takie proroctwo negatywne się spełniło, bo już mam tylko 6 punktów, więc dlatego mówię, z dużą determinacją trzeba podejść do następnych spotkań z rywalami, też na pewno ciężkimi, ale jak najbardziej do pokonania. Dziękuję. Dzięki. Bardzo. Powodzenia. Dziękuję również.